I dzień dobry, Justynko. Dzień dobry, Anetko. Dzień dobry. Wiem, że jesteś pełna emocji, Justynka. I teraz poprosimy Cię o punkty i na spokojnie możesz nam o wszystkim opowiedzieć. Czyli tak, takie najważniejsze to nadmierna nerwowość, ciągłe zamartwianie i brak pewności siebie. Problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, niskie libido, problemy z trawieniem i problemy z kręgosłupem. Może też to, że im bardziej mi na czymś zależy, tym trudniej jest mi to osiągnąć. Tracę czas, tracę pieniądze, a później się docelowo zniechęcam, tak? Taki paraliżujący właśnie strach i stres. Problemy z podejmowaniem decyzji, uczucie takiego wykorzystywania przez innych. No i z tymi osobami zmarłymi, że mi się dosyć często śnią i to różne osoby z mojej rodziny po prostu. Dobrze. I miałabym taką tylko prośbę, żeby te informacje z sesji przekazać do moich rodziców i do mojego partnera. Dobrze. Rodzice. Okej. No to tak powiem szczerze, się pośpieszyłaś. To tak bardzo zwięźle, krótko. I na temat, czy jest coś jeszcze, co chciałabyś nam opowiedzieć, dodać od siebie, tak naturalnie? Coś, co cię boli? Chyba nie. Znaczy tutaj jest jeszcze to z tą pracą, że mimo tego, że ona mi nie daje satysfakcji, a jednak kiedy miałam możliwość zmiany jej, to jednak nie, jednak tu zostałam, tak? Jeszcze może to. To co, zaczynamy? Tak. Super. Justynko, poproszę Cię w takim razie, żebyś wyłączyła mikrofon na ekranie. I możesz coś powiedzieć? Super, nie słychać Cię. Gotowa, proszę Pani? Gotowa. Dobrze, to w takim razie poproszę Cię, żebyś wzięła sobie parę oddechów. Takich, jakie potrzebujesz. I z wydechem pozwoliłaby wszelkie napięcia mięśniowe i mentalne całkowicie opuściły Twoje ciało. I z każdym oddechem czujesz, jak rozluźniasz się coraz bardziej i bardziej. Bo hipnoza to po prostu stan głębokiego relaksu. I Twoje ciało, i Twój umysł tym wiedzą. I relaksujesz się bardziej i bardziej. I teraz policzę od 5 do 1, a Twoje ciało będzie zapadać się głębiej i głębiej. Pięć. Cztery. Trzy. Jak Twoje ciało jest coraz cięższe i zapada się coraz głębiej. Dwa. I
Proszę, widzę. Słucham cię. Co widzisz? W samym początku pokazała mi taki obraz, w którym widzę sama siebie, ale pomyślałam, że to jest lustro, za którym się chowa, i rzeczywiście, jak zajrzałam tam, to zobaczyłam, że się chowa, ucieka. Tak jakby przede mną albo przed nami. Czyli postawiła ci lustro, żebyś zamiast niej widziała siebie, tak? Tak. I gdzie ona się chowa? Za tym lustrem? Tak, jest za lustrem. Za lustrem widzę pokój. I biega po tym pokoju tak chyłkiem troszkę i próbuje się schować. I dlaczego ucieka przed tobą, przed nami? Nie chciała, żeby zobaczyć ją. A czego mamy nie zobaczyć? Nie wiem. Biega cały czas. Czy możesz ją poprosić, aby się zatrzymała? Tak. Czy możesz poprosić, aby spojrzała na ciebie, a przez ciebie również na mnie? Czy przypomina sobie, że jej część fizyczna poprosiła nas o to, abyśmy się z nią skontaktowały? Tak, ale to nie jest ona. A kto to jest? Widzę postać takiej pani około 60 roku życia. Wygląda jak nauczycielka, która spogląda na mnie tak spod okularów. Dobrze, wrócimy do tego. A na razie rozłącz się całkowicie z tym obrazem. I ja policzę od 1 do 3. A ty spokojnie się odłącz od wszystkiego, od wszystkich. I dopiero kiedy powiem 3, połączysz się z naszą Justyną. 1, 2, 3. Gdzie jest Justyna? To jest ta sama scena. Ona jest tam w pokoju. I ta pani, która tak na mnie ostro patrzy spod okularów, to jest ktoś, kto ma jakby zadecydować o tym, czy ja mogę w ogóle na nią patrzeć i kontaktować się z Justyną. Absolutnie możesz na nią patrzeć, ponieważ część fizyczna Justyny nie tylko nam na to przyzwoliła, ale też nas o to poprosiła. Dlatego podejdź do Justyny, sprawdź, czy to jest nasza Justyna. Spójrz jej w oczy, sprawdź jej DNA. Ta starsza pani strasznie przeszkadza. Bardziej Justynie nie pozwala się kontaktować niż nie. Mnie, na mnie nie ma wpływu. Na ciebie nie ma wpływu i dlatego znajdź sobie kanał komunikacyjny z Justyną. Nikt ci nie będzie w tym kanale komunikacyjnym przeszkadzał, bo to jest tylko i wyłącznie kanał między wami. I zweryfikuj, czy to jest ona. Ta pani już nie ma wpływu na tę sytuację, już została odkryta. Tak, tak. Pokazuje mi się symbolicznie jak taki zajączek, który się bardzo boi i bardzo się trzęsie. Justyna? Sprawdziła się, czy to jest nasza Justyna? Tak. Czy Justyna przypomina sobie, że jej część fizyczna poprosiła nas o tę sesję? Tak, tak, bo ta pani bardzo jej przeszkadza. Dobrze, zaraz zajmiemy się panią, tylko najpierw chciałabyśmy się dowiedzieć, czy pozwala nam pracować ze sobą, nad sobą podczas tej sesji. Tak. Czyli daje nam pełnomocnictwo, abyśmy pracowały. I dlatego chcę, żeby nam powiedziała, co ona tam robi, gdzie ona jest, co robi i kim jest ta pani. Jest zamknięta w tym pokoju. Ta pani nie pozwala jej wyjść stamtąd. To jest z jednej strony za karę i za niesubordynację, za to, że była nieposłuszna. Kiedy widzisz zamkniętą Justynę w tym pokoju z tą kobietą, gdzie jest jej ciało fizyczne? Z nami.
tutaj na Skype. Dzisiaj? Dobrze. Sprawdź tę panią. To duch jest kobiety. Duch kobiety. Czy Justyna zna tę panią? Tak. Kto to jest dla Justyny? Mówi, że nauczycielka. Od kiedy jest w tym pokoju? Ponad 10 lat. Kiedy doszło do zamknięcia w tym pokoju? W jakiej sytuacji? Kiedy narozrabiała. A co takiego zrobiła, że została tam zamknięta? Nie słuchała się. Kogo? Jej. Tej pani, tej nauczycielki, tej profesorki. Od kiedy ta profesorka jest Justyną? Tyle samo właśnie. No tak, ale mówiłaś, że została zamknięta, kiedy nie słuchała się, czyli wcześniej już miały ze sobą kontakt. Tak. Tak, ale to jest ten, mniej więcej ten sam czas. Jak doszło do pierwszego kontaktu? Gdzie ta pani znalazła Justynę? Krzyczy na mnie, co mnie to obchodzi. Kto że krzyczy? Mam stąd wyjść, ta pani. Poprosi Justynę, żeby ją uciszyła. Że jeśli chce z nami pracować, to potrzebujemy odpowiednich warunków do pracy. Tak, usiadła teraz i jest w szoku. Że można ją tak potraktować. Panią się zajmiemy. Za chwilę. Na razie chcemy zrozumieć sytuację Justyny, dlatego potrzebujemy, aby z nami współpracowała i wypełniała nasze instrukcje. Uciszyła tę panią? Tak. To opowiedz mi, jak doszło do pierwszego spotkania Justyny z tą kobietą. Jest jakaś niewyraźna scena. Nie wiem. Prawie nic nie widać. Jakieś tylko cienie widzę. Zapytaj Justynę, dlaczego dała się zamknąć w tym pokoju. Mówi, że to ona ją zamknęła. Ta kobieta ją zamknęła? Tak. Ale Justyna na to przyzwoliła. Dlaczego? Myślała, że uwierzyła w to, że narozrabiała. I ta kobieta ją tarmosiła za uszy i za włosy. Niech Justyna ci powie, jakie problemy wywołuje połączenie z tą panią, z tym duchem. Że jest jak taki zastraszony zajączek, taki, który wpadł w pułapkę i nie może się wydostać. A ten, ta sytuacja, to bycie tym zastraszonym zajączkiem, jak wpływa na jej życie fizyczne? Także się boi wszystkiego, że ma poczucie, że nie może wyjść z sytuacji, w której jej się znalazła. No jest taka stagnacja, wszystko w jednym miejscu, w ramach tego takiej jednej przestrzeni się odbywa. Nie może się rozwijać. Jak jest połączony ten duch z Justyną? Przez ten pokój, bo ten pokój nie należy do Justyny. Tylko do tej kobiety? Tak. Jak zwabiła Justynę do tego pokoju? Przyprowadziła ją za ucho. Okej, przyprowadziła za ucho. Spójrz na ten pokój z góry. Do kogo należy ten pokój, do kogo należy ta kobieta? Ta kobieta jest duchem ludzkim. Dla kogo pracuje? Przyczepiła się do Justyny. Przyszła do niej. Kiedy przyszła? Ale ona pracuje rzeczywiście dla kogoś. Był taki moment, w którym ona jak usiadła na tym krześle i była w szoku, za chwilę zaczęła płakać, ale spojrzała na mnie tak kątem oka, ja zobaczyłam, że taki żółty błysk. Dla kogo pracuje ta kobieta? Widzę połączenie.
takie dosyć bliskie, energetyczne. To jest reptiloid. Gdzie on się znajduje? Blisko, jakby na takiej chmurce tuż obok. Ta chmura coś przykrywa, no pewnie jakiś jego pojazd. Jak jest połączony z Justyną? Przez tą kreację. To jest jak taka bańka wykreowana. Co sprawia ta kreacja w życiu Justyny? Zamyka ją. Zamyka. Czy Justyna zechciałaby stamtąd wyjść, aby zobaczyć to wszystko z góry? Spojrzeć na to wszystko z perspektywy? Doszłyście stamtąd? Tak. Widzi to wszystko? Widzi. Nie wygląda to tak dosyć prosto. Chciałabym, żeby zatem, skoro już stamtąd wyszła, żeby nam opowiedziała, kiedy doszło do pierwszego spotkania, do pierwszego podpięcia. Niech nas zaprowadzi do tej sytuacji. Już nie jest w tym pokoju, już nie jest zamknięta. W trakcie snu. W trakcie snu, w którym śniła jej się jakaś sytuacja trudna ze szkoły, być może jakiś egzamin, coś takiego, że go nie zdała, że coś popsuła. I pojawiła się ta kobieta, bardzo się na nią wściekła, powiedziała, że cała jej praca na nic i że musi być ukarana. I wzięła ją za ucho i po prostu jak ten moment, kiedy trzyma ją za ucho, spowodował zmianę scenerii i to już był ten pokój, w którym była zamknięta. Czy Justyna była już wcześniej podpięta pod tego reptiloida? Czy to jest pierwszy moment, kiedy w ogóle podpina się pod ich oboje? Znaczy, kiedy oni oboje podpinają się pod nią? Pierwszy moment. Powiedz mi, wróć do tej sytuacji, kiedy w tym śnie pojawia się ta kobieta. Z czym zsynchronizowali tę kobietę u Justyny, że mogła się pojawić w jej śnie? Jak wtargnęli do jej snu? Strachem przed porażką i z takim zdenerwowaniem z powodu tego, że coś się nie udało. Dobrze, to teraz poproś Justynę, żeby nam pokazała, gdzie w niej znajduje się to źródło tego strachu przed porażką. Gdzie się to zaczęło? Silnie w brzuchu, tam w okolicach żołądka. I też zapina to tak klatkę piersiową, tak ją ściąga do środka. Jasne, to są odczucia w momencie tego snu. Ale kiedyś musiała już przeżyć taki strach przed porażką. Kiedy to wszystko się zaczęło? Czy jest jakiś taki moment, jakieś zdarzenie, jakaś trauma w jej egzystencji? Pokazują mi się cały czas jakieś szkolne sytuacje, jakieś związane z egzaminami, z jakimiś sprawdzianami, przechodzeniem na jakby wyższy poziom w edukacji. Czy to jest związane z tym życiem, czy z jakimś poprzednim? To pokazuje mi się w tym. W tym życiu. Zapytaj ją, dlaczego w tym życiu zaczęła kreować taki strach przed porażką i przed oceną i przed niezdawaniem egzaminów. Bo boi się porażki. Wiem o tym, tylko szukam źródła tego. Nie wierzy w siebie. Nie wierzy w siebie. Co spowodowało takie zachowania u niej w tym życiu? Taka wybujała wyobraźnia. Taka, że nie co będzie, kiedy mi się uda, tylko co będzie, jeśli mi się nie uda. Czarnowidztwo? Takie czarnowidztwo, ale też widzę, czego ona nie pokazuje, znaczy nie mówi, ale ja widzę, że kiedy ona śpi, to odwiedzają ją różne byty. Przechodzą obok, one są tam i myślę, że to może też mieć wpływ. Jaki wpływ? Niech ci powie, jaki wpływ. Niech ci pokaże taką sytuację, kiedy ją odwiedzają w trakcie snu.
i jak to na nią wpływa? Widzę, że śpi. I stoją obok jej łóżka. Po jednej stronie, tak rządkiem, i obserwują ją. I wygląda to z zewnątrz, jakby ich obecność wnosiła jakiś stres i strach. I tak jakby oni szeptali do niej, że tak, że nie uda ci się, że jesteś do niczego. Takie słowa, które sprawiają, że człowiek przestaje wierzyć w siebie. To teraz niech odpowie nam na dwa pytania. Pierwsze, dla kogo pracują te byty, które ją odwiedzają? Są w jakiś sposób są powiązane z tym reptilem. Okej, mamy odpowiedź. Czy odwiedzały ją jeszcze zanim się pod nią podpiął? Tak, a pod nią nie są podpięci oni, ci, którzy odwiedzają, tylko odwiedzają i tak jakby wypuszczają tylko takie informacje. A drugie moje pytanie, co w niej pozwala im na to, żeby ją odwiedzali i szeptali jej takie rzeczy? Wrażliwość i podatność. To, że jest widoczna, że widzą ją. Powiedziała nam, że odwiedzali ją jeszcze zanim doszło do tego podpięcia, zanim w tym śnie pojawiła się ta kobieta. Niech nam pokaże, kiedy pierwszy raz spotkała się z tymi reptiloidami. Tylko w trakcie snu pokazuje. Czy to jest ta sytuacja, tak jakby wygląda to tak, jak że kiedy śpi, staje się taka bardziej bezbronna, że wyłącza się racjonalne myślenie i robi się taka delikatna i no właśnie taka bezbronna. I to jest ta podatność, że jest widoczna, więc różne byty ją zauważają, ją widzą i one wyczuwają tę podatność. Mogą jej jakby wrzucać różne informacje i ją tak jakby puszczać też, jakby obniżać jej wibracje przez to. To jest bardzo ważne pytanie dla niej. Co się takiego wydarzyło, albo kto jej wmówił, że w trakcie snu jest bezbronna? Niech ci od razu pokażę taką sytuację. Widzę ją maleńką, jak jest tulona. Tulona jest przez kogoś, nie wiem, wydawało mi się, że to jest mama, ale to jest ktoś inny, ale też kobieta, może ciocia jakaś, nie wiem. Okej, okay, ale człowiek, żywy człowiek. Człowiek, tak. I co się i takie dzieje? Słowa do niej mówi, że jest taka maleńka, taka bezbronna, będę tu przy tobie cały czas. Żeby nic ci się nie stało. I to jest jak mantra, tak powtarzane i powtarzane. Dobrze, rozumiem już, skąd jest to oprogramowanie dotyczące bezbronności. To pierwszą rzeczą, którą chcemy, żeby zobaczyła, z jakiego poziomu zostało to powiedziane. Z fizycznego? Czy mówi nie tylko. Widzę, że z poziomu energetycznego to jest bardzo silny taki przekaz. Ta osoba się po prostu łączy z nią w tym czasie. Dlaczego ta osoba dała jej taki przekaz? Jaki był cel? Ta osoba nie może mieć dzieci. Jednocześnie bardzo, bardzo tego pragnie i zazdrości. Zazdrości, że ona nie jest jej. Dobrze, zrozumiałam. To teraz chciałabym, żeby Justyna spojrzała na tę scenę jakby w twój sposób. Po pierwsze, z poziomu fizycznego maleńkie dziecko rzeczywiście jest bezbronne i ta osoba na pewno mówiła do jej części fizycznej jako rzeczywiście do takiej, której chciała chronić. A teraz już odkryła jeszcze tę drugą warstwę, tę warstwę subtelną, gdzie dostała przekaz od osoby, która bardzo chciała ją sobie zawłaszczyć jako dziecko. I nieświadomie zaprogramowała ją w taki sposób na bezbronność. Tak, widzi to, ale to nie do końca było takie nieświadome. Tam była intencja w tym, takie życzenie, żeby temu dziecku coś się stało,
żeby udowodnić jej rodzicom, że się nie mogą nią zająć i żeby ona dostała ją na wychowanie. To są słabości tej osoby. Czy Justyna to Tak. widzi, że to są słabości tej osoby? Że Tak, ona po prostu zazdrość. połknęła pewien program, który do niej nie należy? Tak. Widzi to już? Tak. Czy w takim razie jest już w stanie pozbyć się tego oprogramowania dotyczącego bezbronności, które sprawia, że odwiedzają różne byty, bo wyczuwają takie oprogramowanie? Tak. Czy mogłaby sobie od razu otworzyć portal i pozbyć się tego pierwszego balastu? Tak. Gdzie się znajdowało to oprogramowanie bezbronności? Gdzie zostały wpisane te słowa tej kobiety? W główkę, w buzię, tutaj, tu gdzie padał oddech tej kobiety. Czy chciałaby to wszystko zdjąć z siebie, całkowicie wymazać to, co się wydarzyło ze swojego ciała mentalnego, emocjonalnego i energetycznego? Tak, i to było tak mocne, że ona aż się zatykała, aż jak była malutka, aż nie mogła płakać. To teraz spokojnie może płakać, ponieważ się tego pozbywa. Już wszystko jest dobrze. Już wie, skąd poczucie bezbronności. Tak, i zmienia się cała sytuacja, jak zaczyna płakać bardzo tak mocno, jako taki malusieńki dzidziuś, to pojawia się jej mama w drzwiach Oczywiście. i ją po prostu zabiera. Oczywiście, bo jedynym sposobem pokazania na to, że nie jestem bezbronna dla malutkiego dziecka, jest po prostu rozpłakanie się, a najlepiej rozdarcie. Tak Może się zrobiła. rozedrzeć, jak chce. Pozbyła się tego oprogramowania. Tak. Dobrze. Wracamy do naszej Justynki dzisiaj. Jak się czuje? Lepiej. Lepiej. Lepiej, spokojniej. Przestała się pokazywać jak taki zajączek przestraszony. Oczywiście, to było nadpisane mentalnie. Tak. Dobrze, czy w takim razie Justynka jest w stanie nam pokazać i odpowiedzieć, mam tutaj przed sobą punkty, które nam podała, dlaczego ma problemy z koncentracją? Czy jest Ze przyczyna strachu. zatoryczna? Ze strachu. Ze strachu i przez to, że cały czas w tym pokoju biega, to próbując się ukryć, ale też no to jest takie miotanie się cały Ale już czas. nie biega, bo wyszła stamtąd, prawda? Nie, nie, już nie biega. Dobrze. Czy jest przyczyna ezoteryczna tego, że czuje się wykorzystywana przez innych? To jest też przez to zamknięcie. Czuję się zamknięta i ona czuła wtedy, jak była w tym pokoju, ponieważ ta profesorka ją cały czas pilnowała, że ona coś z tego ma, że to jest jakaś korzyść dla niej. Jaka to niby korzyść miała z tego? To jest to samo uczucie i te same takie intencje, które były, jak była dzidziusiem i tam ta kobieta ją chciała zawłaszczyć. Czyli takie uczucie, że ktoś chce cię zawłaszczyć. A teraz, kiedy na to patrzę bez tego oprogramowania, to co o tym myśli? Że biedne są te kobiety. A ona się już z tej pułapki wydostała. Dobrze. Okej. Kolejna rzecz. Dlaczego cierpi na nadmierną nerwowość i ciągle się zamartwia? To samo. Ciągle to samo. Zamknięcie, ciągle ten pokój, ciągle te... Nerwowe bieganie, tak. A powiedz mi, dlaczego ona biegała po tym pokoju? Jak zamkniesz dzikiego ptaszka, wpadnie niechcący do pokoju na przykład, no to robi dokładnie to samo. Jest tak przestraszony, że nie może logicznie myśleć, żeby stamtąd wyjść. I to jest dokładnie tak samo wygląda. Czyli tak naprawdę to nie było jej naturalne środowisko i od początku o tym wiedziała. Tak. Że jest zamknięta. Ale teraz już nie jest w tej klatce. Już nie. Napisała tutaj mi, że czuje, że nie pasuje do rodziny, w której się urodziła. Czy coś odpowiada? Czy może to chodziło o ten program? To chyba o ten program chodziło. O, bo znowu się pokazała ta kobieta i scena, kiedy ją trzyma jako dzidziusia. Dobrze.
Już to w sobie rozwiązała, prawda? Dlaczego ciągle czuję się zmęczona? No bo ciągle biegała. Co to bieganie dawało temu reptilowi? No ten stres, ten strach i panika związana z tym, że chcesz wyjść i się miotasz bardzo cały czas, to wyciągali przede wszystkim. Mówiła też, że stres ją wręcz paraliżuje. Dokładnie tak. To samo? Tak. Dobrze. Opowiedziała nam też, że ma problemy z libido. Bo to jest jakby to zamknięcie zadziałało też jakby to było zatrzymanie się też w rozwoju, więc nie poszła jakby dalej w rozwoju również kobiecości, czyli z dziewczynki nie stała się jeszcze kobietą. Bo zawsze była bezbronna, zawsze miała oprogramowanie bezbronności. Ale Tak, my małej zajrzymy dziewczynki. głębiej. Powiedz mi, czy jest wykorzystywana jej energia seksualna do czegoś? Nie widzę tego. Nie widzisz. Okej. Czy w ogóle ma możliwość produkowania energii seksualnej? W tamtej sytuacji nie miała, bo to jest tak jak mała dziewczynka, tak jakby zatrzymał się rozwój energetyczny jej na poziomie 10 lat wcześniej albo jeszcze Dlaczego zatrzymali właśnie jej wcześniej. rozwój energetyczny, skoro energia seksualna jest potężną energią? Nie umieli z niej korzystać. Poza tym obie te kobiety, które w jakiś sposób w nią ingerowały, jedna już była za stara, a druga nie mogła w ogóle mieć dzieci, więc one nie, w pewnym sensie im brakowało czegoś z kobiecości. Powiedziała nam Justyna, że kiedy jej na czymś zależy, to to traci. Nie może tego dostać w ogóle, przez to, że jej była zamknięta. To jest oddzielenie. Wygląda to z zewnątrz, jakby była w próżni dookoła, tak bez kontaktu. Więc nie ma kontaktu też z marzeniami, pragnieniami, nie ma tam w ogóle miejsca na jej kreację. Blokada w pracy też od tego zależy, że nie Tak. może zmienić. Tak. Od tego zamknięcia. Dobrze. Tak. Dobrze. Czy ona to wszystko widzi? Zobaczyła to wszystko. Widzi, to jest, mówi jeszcze, to już teraz rozumie, dlaczego tak tkwiła w jednym miejscu. Tak nigdzie, tak naprawdę. Jasne, zrozumiała. A jeszcze mam jeden punkt. Napisała mi, że często budzi się o 3 w nocy. Czy widzisz coś? Tak, przychodzą wtedy do niej te byty i stają obok łóżka. Dlaczego akurat o 3 w nocy? Zwykle przychodzi trzech. Aha, to jest cyfra symboliczna. Kim oni są, ci trzej? To wysłannicy są tego reptila, żeby ją nakręcać jeszcze na to poczucie bezbronności, bezsilności i tego strachu i panicznego, takiej paniki związanej z tym zamknięciem. Wyrzuciłyśmy już ten program tej bezbronności. Chciałabym, żebyśmy wszyscy poszły do takiej sceny, gdzie oni przychodzą w nocy, ci wysłannicy. Jak reaguje teraz bez tego poczucia bezbronności? Leży na boku, oni się pojawiają z tyłu za plecami i zaczynają jak taki chór wymawiać właśnie takie słowa obniżające i ona się lekko przebudza i takich sio mówi, jakby to były muchy. Już w to nie wierzę, bo tego programu już w niej nie ma, pozostał jej nadpisany przez kogoś innego, a ona jako malutkie dziecko w to uwierzyła. Tak. Teraz widzi, że nie jest bezbronna, że jest wręcz odwrotnie, że jednym gestem, jedną myślą, swoją wolą jest w stanie ich przegonić. Tak, dużo jej też dało zobaczenie tej sceny, kiedy jako malutki dzidziuś po prostu zaczęła głośno krzyczeć i płakać, Bardzo dobrze. i to zadziałało. Dobrze. Czy jest coś jeszcze? Teraz
Justyna, kiedy już nie jest w tym pokoju, może spojrzeć na całą swoją sytuację obecną, ale też w ogóle na swoją egzystencję z dużej perspektywy. Czy jest coś jeszcze, co chciałaby nam powiedzieć, coś, co jej przeszkadza, a czego jej część fizyczna nie uwzględniła? Że widać jeszcze z zewnątrz, że cała ta kreacja ma swój włącznik i wyłącznik, i że teraz jest cały czas włączona, ale wystarczy ten włącznik wyłączyć i to wszystko znika. Tak naprawdę tym włącznikiem, wyłącznikiem jest ich wola i zaraz to przetestujemy, ale żebyśmy jeszcze lepiej zrozumiały tę sytuację, żeby mogła się z niej całkowicie wypiąć i odłączyć i to wszystko anulować. Poproszę, żeby ci pokazała, czy jest w jej ciele coś, co do niej nie istnieje. Niech się zeskanuje od głowy do stóp. Nie widzę. W takim razie niech nam odpowie, co ten reptil czerpał z tej sytuacji, co z niej czerpał i po co. Strach, stres, panikę, poczucie bezbronności, bezsilności, tego, że niewiele od niej zależy. Takie poczucie uwięzienia. Niemożności pójścia w żadną stronę, takiego utkwienia w jednym miejscu i strachu przed ruszeniem się, i też takie poczucie bycia w próżni. Super, odkryła absolutnie wszystko, co z niej czerpał. To teraz niech pokaże nam, dokąd ta energia biegła i co z nią robiono. Przez tą panią, przez tą profesorkę bezpośrednio od tyłu takimi kablami jest wyciągana tam do tego miejsca, z którego on kontroluje tę I co sytuację. zrobią z jej energią? On się zasila od dołu nią, tą energią, karmi go to. Tylko jego? To i to, na czym on siedzi. Jej energia karmi tylko jego? Czy jest wykorzystywana jeszcze do czegoś innego? To jest jakaś cała konstrukcja. Nie widzę tam innych, albo zasłania stąd te chmury. On już nie może Jest nic zasłonić. Ona już o wszystkim wie. powyżej, jest druga chmura i ta energia płynie dalej i wyżej. I tam wyżej jest większy statek. Idźcie od razu do punktu, w którym jest wykorzystywana jej energia i powiedzcie mi do czego. Justyna o tym wie, do czego jest wykorzystywana. Oni dzięki temu podróżują. Dzięki temu się mogą przemieszczać. Zasila ich statek i ich to karmi. Czy zobaczyła, że oni się przemieszczają, a ona utknęła? Że oddając swoją energię pozwoliła im na mobilność, podczas gdy sama była w zamknięciu? Tak. Widzi już to wszystko? Zrozumiała już to wszystko? To jeszcze raz. Chciałabym, żebyśmy wróciły do tego momentu, tego pierwszego kontaktu, tego momentu podpięcia. I teraz już z całą tą wiedzą i bez tego oprogramowania bezbronności, niech dokładnie pokaże nam całą scenę, jak to się odbyło, jak przyzwoliła na to podpięcie. Z tą kobietą. No, z nimi wszystkimi. To zaczyna się z tą kobietą, którego ją trzyma jako dzieciątko na rękach. Co tam się wydarzyło? Zobaczcie to energetycznie. Niech ona sama stanie w tej scenie i niech się sama zobaczy energetycznie, co tam się wydarzyło. Tak jakby zmroziło to małe dzieciątko. Ale też zmroziło energetycznie. Jest tak, że zatkało wręcz. Nie mogła krzyknąć. To jest jak lód.
to, że ta kobieta ją w taki sposób trzymała i miała takie intencje i taką zazdrość przeokropną w sobie i taką chęć zawłaszczenia, zmroziło, jakby zatrzymało. Kto stał za tą kobietą? Nie wiem, nikogo nie widzę. Zaprowadziła nas do tej sceny. Powiedziała, że wszystko tam się zaczęło. Więc niech nam pokaże, jak doszło do podpięcia. Kiedy wyraziła zgodę? Czuję się teraz w tej chwili, jak właśnie jak mogła się czuć. To jest takie uczucie bycia struchlenia. Po prostu nic nie możesz zrobić. Masz takie poczucie, że nic nie możesz zrobić, że w ogóle nie masz ani sił, jak zamrożenie. Czy tam jest ktoś oprócz nich, oprócz tych dwóch kobiet, oprócz niej i tej kobiety? Jest ktoś w tej scenie? Nie. To niech nas zaprowadzi do pierwszego momentu podpięcia z tymi bytami. Na trzy. I trzy. Później w nocy, kiedy śpi. Dobra, wracamy do tego snu. Chcę tylko, żeby nam powiedziała, jak się na to zgodziła, bo musiała się zgodzić, żeby się pod nią podpięli. Przez to, że została taka struchlała, Była to od razu łupem. Była łatwym łupem. Od razu jest podatność taka, że została, jest widoczna i zaczynają się pojawiać te trzy byty, kiedy ona śpi i przychodzą do niej często. Dlaczego wcześniej się nie podpięli? Bo nie mogli. A dlaczego nie mogli wcześniej? Nie widzieli jej. Nie mogli jej wywąchać. I co takiego sprawiło, że w końcu ją wywąchali? Energia tego zamrożenia, struchlenia, takiego... No tam jest jakiś rodzaj strachu, ale takiego... Właśnie inaczej nie mogę tego powiedzieć, tylko takie struchlenie, czyli strach i zatrzymanie. Czy wydarzyło się coś w życiu fizycznym Justyny, że akurat w tym momencie struchlała na tyle, żeby mogli ją wywęszyć? Czy wiąże się to z jakimś wydarzeniem, z jakąś traumą, z jakimś stresem? Ta kobieta ją jakoś, to przez tę kobietę, która ją trzymała na rękach, tak jakby ją tak ściskała, tam jest tyle zazdrości, jakiejś takiej nienawiści wymieszanej w dziwny sposób. To strasznie dziwne, co ta kobieta odczuwa i przekazuje temu małemu dziecku. I ona tym nasiąkła. Tak, jakby ją chciała z jednej strony tak ją zagarnąć, zawłaszczyć, jakby z miłości, ale to dziwne, to jest tak zazdrość i dobrze, nienawiści wymieszane. Justyna sobie już z tym poradziła, prawda? Z tą sytuacją, z tą kobietą. Tak, ale teraz musi tak. nam pokazać, kiedy doszło do podpięcia i jak doszło do podpięcia, żebyśmy wiedzieli, na co ją złapali. Wykorzystana ta kobieta została do tego, ale albo oni skorzystali z okazji. Nie widzę nic innego. I jak pozwoliła na to, żeby się podpięli? Fizycznie doznała jakiegoś, także bardzo się przestraszyła wtedy, co ta kobieta ją tak ściskała. A jaka jest konwersacja subliminalna? Że dała przyzwolenie. Co usłyszała od nich? Od nich? Żeby mogli się podpiąć. No to są tylko te szepty podczas snu, że jesteś beznadziejna, jesteś słaba, boisz się, do niczego się nie nadajesz. I kiedy daje przyzwolenie? Kiedy im pozwala się podpiąć? Wtedy... Ona w to uwierzyła po prostu. Jest jakby nasiąknięta tym, co ta kobieta czuła podczas wtedy, kiedy ją tak ściskała, prawie dusząc. I to jest ta podatność. Jak oni jej tak szepczą nad tym łóżkiem, to ona po prostu tylko się poddaje temu bardziej. To nawet nie ma takiej... Kiedy poddała się całkowicie?
całkowicie 10 lat temu. Kiedy powiedziała tak? Kiedy przyzwoliła? Na jakie słowa zareagowała? Widzisz, wszystko ci się nie udaje, nic ci się nie udaje, a o nim mówiliśmy. I co ona na to? Tam była jakaś była porażka w życiu, coś czego nie zdała, jakiegoś egzaminu, nie wiem, coś takiego. Coś jej się nie udało, ważnego dla niej. I co i uwierzyła w to. Niech znajdzie w sobie ten moment, nie musi być werbalny, ale wtedy, kiedy się poddaje. Na jakiej emocji się poddała? Do czego się przyczepili, przykleili? Apatii, poczucia tego, że jest beznadziejna. Tam dała przyzwolenie. Porażki, tak. I porażki i jest sama w sobie, w duchu, jakby powiedziała, że oni mają rację. Czy widzi to? Dobrze, czy jest w takim razie gotowa zacząć pracę i odłączyć się od nich całkowicie i na zawsze, ponieważ już wie, że nie jest bezbronna. Tak. A może najpierw chciałaby sobie udowodnić, jak nie jest bezbronna i może niech ta pani z tym reptilem pobiegają po pokoju. Wystarczy jej wola. Widzi z góry, jak biegają w tym pudełeczku? Jak takie dwa karaluchy? Tak, ale ona tej pani, która ją tak ściskała, jak była niemowlęciem, noworodkiem nawet może, ona się jej bardzo boi cały czas. To niech ta pani zjawi się w takim razie przed nią. Bo czas sobie coś wyjaśnić. Jest. Dotknijcie ją, kto to jest, co to jest. To jest człowiek, ale ona ma... Podpięcie pewnie. Ma... Albo podpięcie, albo ona śmierdzi, ona śmierdzi reptilem. Tym samym, który się podpiął pod Justynę, czy innym? Śmierdzi tak samo. Ale nie widzę połączenia między nimi. Dobrze. Okej. Czy jest coś, co łączy je obie? Jakaś więź emocjonalna, mentalna, czy energetyczna? Ale które? No, te dwie panie. Tą nauczycielkę i tą... Tak, jest nie, jakiś... Justyna i tą kobietę, którą otrzymała. To jest więź na zasadzie kata i ofiary. Czyli kogoś, kto krzywdzi, chce skrzywdzić i kogoś, kto się bardzo tego boi. Gdzie jest to poczucie ofiary w Justynie? Tu w ramionach, tak jak tam, gdzie była ściskana i trochę w szyi, bo tak jakby te ramiona ją dociskały. Czy to poczucie bycia ofiarą zrodziło się w kontakcie z tą kobietą, czy jest związane z jakimś innym wydarzeniem, w jakimś innym może życiu, w jakiejś innej egzystencji? Tylko to się pokazuje. Wtedy ta to się zaczęło? Była naprawdę tak, wielką traumą. Dobrze. I czy Justynka to zrozumiała? Czy jest gotowa w związku z tym pozbyć się całkowicie tego poczucia bycia ofiarą? Bo już widzi, że nawet te istoty biegają po pudełeczku, tak jak ona zechce. Tak. Nigdy nie była ofiarą tak naprawdę. Zostało jej to tylko wmówione. Tak. W takim razie niech otworzy sobie swój własny portal i z całym szacunkiem dla swoich przeżyć, których już nie potrzebuje do niczego, niech to poczucie bycia ofiarą wrzuci do tego portalu, w którym to absolutnie zniknie. Czy jest coś jeszcze, co łączy ją z tą kobietą? Z dzieciństwa? Jeszcze strach. Gdzie się uzdrowił ten strach? W brzuchu. Tam w okolicach żołądka właśnie. Dobrze, tylko chciałabym, żeby sprawdziła, czy aby bała się tej kobiety, czy może już czuła to podpięcie, które ma ta kobieta. Czego tak naprawdę się bała w kontakcie z tą kobietą? No jej energii, jej po prostu, tylko nawet nie fizycznie, bo ona jakby fizycznie to nawet niedobrze ją widziała. Widzę to jako taką trochę zamazaną postać, tylko właśnie takie zimno i zapach jej. Czy nadal się jej boi? No wyjęła już ten strach z brzucha i już teraz nie. To już niech go wyrzuci też do tego portalu.
Czy całkowicie uwolniła się emocjonalnie, mentalnie, energetycznie od tej kobiety? Tamto zdarzenie już nie ma znaczenia, żadnego. Tak, tak. Jest pogodzona z tą kobietą, ta kobieta nie ma już dla niej żadnego znaczenia. Tak. W takim razie niech zaproponuje tej kobiecie, aby otworzyła sobie portal i niech idzie swoją własną drogą. Bo z Justyną nie ma już nic wspólnego. I to jest prezent, jaki ofiarowuje jej Justyna. Justyna mówi, że nie warto, bo ona jej grozi jeszcze, że jeszcze ją dorwie. A na Justynę ma to jakiś wpływ? Co Nie, jeszcze już jest tak. w Justynie? Co jeszcze łączy Justynę z tą kobietą, że ta kobieta jeszcze jej grozi? Co jest jeszcze między nimi? Coś w głowie. Niech Justyna sprawdzi, co jest jeszcze w jej głowie. Kiedy... Taki program, że ktoś może mieć na ciebie wpływ wtedy, kiedy jesteś bezbronny. Super, odnalazła to. Tylko, że ona nigdy nie była bezbronna. Zostało jej to wmówione. Nie potrzebuje tego programu. Też wyrzuca. Kiedy całkowicie pozbędzie się wszystkiego, co łączy ją z tą kobietą, kobieta stanie się dla niej całkowicie neutralna. I tamto zdarzenie nie będzie miało żadnego znaczenia w niej. Wyrzuciła tak. ten program? Rzuciła i teraz ona po prostu wychodzi stamtąd. Ta kobieta? Ta kobieta. Bo nie ma, bo już jej nic z Justyną nie łączy. Tak, i ten portal się zamyka tak, jakby go nigdy nie było. Dokładnie tak. Czy Justyna widzi swoją moc? Zrozumiała to? Tak. Nie ma już żadnej traumy związanej z tą kobietą. Nie ma już niczego, co ją łączyło z tą kobietą. Nie ma jej. Wszystko odkryła i wszystko wyeliminowała. I wszystko zmieniła. Swoją wolą. Czy jest gotowa w takim razie pozbyć się tych pasożytów? W postaci tej nauczycielki, pani profesor? Która niczego jej nie nauczyła, oprócz tego, że zamknęła ją w pokoju. Tak, i karciła ją i karała cały czas. Jakoś mało się przyłożyła do jej edukacji. Tak jakby się wyżywała na niej cały czas. Ta kobieta jest duchem, prawda? Tak. Niech stanie, niech wyjdzie z tego pokoju, niech stanie przed Justyną. Jest. Czy jest coś, co łączy jeszcze Justynę z tą kobietą? Jakaś emocja? Jakiś program? Taki... większy niż poczucie, jakby szacunek do autorytetów, tak jakby strach przed autorytetami, że no właśnie, i znowu to, że te autorytety mają na ciebie wpływ. A ja bym chciała, żeby Justyna spojrzała na siebie teraz, kto jest autorytetem w tej sytuacji. Czego dokonała przed chwilą Justyna? Kto jest autorytetem dla jej samej? No na pewno nie ta kobieta. Na pewno nie ta kobieta. Ja myślę, że świadomość i decydowanie o sobie sprawiają, że to Justyna jest autorytetem sama dla siebie. I nie potrzebuje innych autorytetów. Tak. Tak, będzie się tego uczyć. Nie musi się uczyć, już to wie. Możemy podziwiać ludzi za ich dokonania, ale słuchać powinniśmy siebie. No właśnie. Czy jest coś jeszcze, co łączy ją z tą kobietą? Czy pozbyła się tego strachu przed autorytetami? Tak. Czy w takim razie zechciałaby zaproponować tej kobiecie portal, aby i ona mogła odejść swoją drogą? Mocno jest przyczepiona do Justynki. Jeszcze jest przyczepiona? Gdzie jest przyczepiona? Na takim poczuciu... że nie możesz mnie zostawić, że co ja zrobię, że ona potrzebuje po prostu kogoś do tego, że bez kogoś, bez uczniów nie jest nauczycielem, że musi kogoś mieć. Niech że ona jest spojrzy jedną, na tę sytuację z perspektywy, kto jest nauczycielem w tej sytuacji? Kto jest nauczycielem wolności, niezależności, odzyskiwania samoświadomości? Ona jeszcze się nie czuła tak, Justynka. Ale zaczyna to rozumieć.
Czy jest w stanie wyciągnąć z siebie to poczucie jakby bycia uczennicą czyjąś zewnętrznych osób? Tak. Gdzie to się umiejscowiło w niej? Praktycznie w całym ciele, oprócz rąk i nóg. Czy może to z siebie wyjąć i wyrzucić do portalu? Tak, to jest jej zaindukowane, takie nałożone, jak taki całościowy program. Kto jej nałożył ten program? No z kolei to ta kobieta, duch. Po to, żeby móc się nie używić, po to, żeby móc żyć jej życiem. Tak. Czy widziała, jak bardzo ta kobieta, zamiast ją rozwijać, zamiast ją nauczać, jak bardzo ją stopowała w życiu? Tak, i było dokładnie odwrotnie. To nie Justynka potrzebowała jej nauczycielki, tylko ona potrzebowała nareszcie ucznia, zrozumiała to. Tak. Super. Czy jest gotowa rzeczywiście wyrzucić ten program, całkowicie się go pozbyć ze swojego ciała? Tak. Czy jest coś jeszcze, co łączy? Wyrzuciła to? Tak, wyrzuciła i ta kobieta się oddala. Poczekaj, niech otworzy sobie portal. Justyna ofiarowuje jej taki prezent, że może się absolutnie odłączyć od wszystkiego i od wszystkich ta kobieta i iść swoją własną, niezależną drogą. I wtedy poczuje, że nie potrzebuje być podpięta pod nikogo. Otwórzcie jej portal o trochę wyższych częstotliwościach, żeby poczuła swoją własną moc. Co dobrze, że o wyższych, bo miała zamiar jeszcze się gdzieś oczywiście, pozostać tutaj. Bo jest na niskich częstotliwościach i nie może się stąd wyrwać. Weszła do tego portalu? Czy jest jej tam dobrze? Powiedzcie jej, żeby mogła iść swoją własną, niezależną drogą, autonomiczną, gdzie nie będzie potrzebowała nikogo, musi absolutnie opuścić wszystkie rzeczy materialne i niematerialne z wymiaru żywych ludzi. Pozbierała tak, swoją energię? Tak, bardzo chętnie to robi, bo ten portal jest bardzo piękny, jest mnóstwo, jest jak ogród, bardzo kolorowy. Super, super. Czy całkowicie opuściła sferę energetyczną Justyny? Tak. I wszystkie inne sfery z naszego wymiaru? Tak, z przyjemnością to zrobiła. Czy jest gotowa się pożegnać? Czy chciałaby coś jeszcze powiedzieć Justynie na koniec? Teraz ma ogród, mówi, że teraz ma ogród, w którym nie będzie hodować uczniów, ludzi, tylko będzie hodować to, co kocha najbardziej, czyli kwiaty. Odnalazła swój spokój. Tak. I dzięki tej autonomii, dzięki temu poczuciu autonomii, obie się od siebie uniezależniły i uwolniły. Obie oddały sobie wolność. Niech zamknie za sobą swój portal, niech sobie kultywuje te kwiaty lub cokolwiek jej tam pasuje. Tak, wreszcie jest uśmiechnięta. Dobrze. Wracamy do Justynki. Powiedz mi, jak widzisz Justynkę? Ma ulgę dużą. Jest naprawdę to duża ulga, że ich nie ma obok obu tych kobiet. Super, cudownie. Pozbyłyśmy się kobiet, pozbyłyśmy się ludzi. Zostało nam jeszcze reptil, ale to już jest tylko taki psztyczek w nos, który dostanie. Ale to za chwilę. Najpierw chciałabym, żeby Justynka sprawdziła, czy jest w niej jeszcze poczucie utknięcia, poczucie zamknięcia. Jeszcze jest. Gdzie? Ona jest dookoła ciała jak otoczka taka. Tak jakby ktoś ją za mocno zaciskał. I to jest jej własna produkcja? To jest jej własna produkcja. Takie poczucie zobaczyła bycia. Zobaczyła to, że tak naprawdę oni zamknęli ją niby w jakimś pudełku, niby w jakimś pokoju, ale tak naprawdę to ona wyprodukowała sobie to poczucie zamknięcia. Oni tylko z tego skorzystali, prawda? Tak. Czy jest gotowa już się tego pozbyć? Tym bardziej, że już nie jest w tym pokoju. Tak. To w takim razie niech to wszystko zbierze ze wszystkich swoich ciał i niech wyrzuci do tego portalu, w którym to zniknie. Tak, zebrała, wyrzuciła. I zobaczyła, że to zniknęło tylko dzięki temu, że zmieniła perspektywę, zmieniła wolę. Tak, zadziwiona, ale tak.
w każdej chwili jest w stanie zadecydować o zmianie swojego nastroju, swojego stanu. Widzi to? Że to wszystko zależy od niej? Tak, chyba nie chciała nawet wierzyć w to, że ma taką, taką moc i takie możliwości, bo... Bardzo dobrze, to w takim bo razie... Bo to oznacza odpowiedzialność. Oczywiście, że zaznacza odpowiedzialność, ale odpowiedzialność tylko za siebie. Każdy może być odpowiedzialny tylko za siebie. Czyli tak naprawdę największa odpowiedzialność. Największa odpowiedzialność. Oczywiście, wolność to odpowiedzialność za siebie. Czy jest na to gotowa? Ona już nie jest uczennicą. Ona jest już swoim własnym profesorem. Ze zdziwieniem sama dla siebie stwierdza, że tak. Tak. To gdzie jest ten brak wiary w siebie? Nigdy wiary w siebie nie było w tym życiu. To ja proponuję wycieczkę. Niech sobie spojrzy na całą swoją egzystencję, na ziemi lub poza ziemią i niech znajdzie moment, kiedy wierzyła w siebie. Niech sobie tylko to przypomni. Jest. Wtedy, kiedy jej się udawało. Nie musi być ziemi. Wtedy, kiedy jej się wszystko udawało, kiedy wierzyła w siebie, kiedy była stwórcza. Tak, widzę ją taką... leżącą jakby w powietrzu i za pomocą ruchu takiego okrągłego kreuje sobie jakieś kolorowe obrazy. Pamiętam. I robi to lekko, tak, lekko, bez cudownie. Wysiłku. Wracamy do teraźniejszości, do obecnej Justyny. Pamięta, jak to robiła? Nie ma znaczenia, gdzie egzystuje. Ponieważ właśnie w tym momencie może położyć się w powietrzu, wyrzucić z siebie ten brak poczucia wiary i w zamian za to wykreować poczucie wszechmocy w swojej przestrzeni energetycznej. Z taką samą lekkością, jak robiła to kiedyś. Jest nieskończenie stwórcza. Przypomina to sobie. Wyrzuciła ten brak poczucia wiary albo zmieniła go? Poczucie wszechmocy swojej kreacji. Tak, trochę jeszcze jest w tym takiej, nie wiem, między właśnie niewiarą, a nieśmiałością, ale wie, że to może to zrobić. Gdzie jest ta nieśmiałość i ta niewiara, te resztki tego? Niech się całkowicie tego pozbędzie. Już nie ma takiej potrzeby. To jest połączone z tak jakby nieaktywną kobiecością w dolnych partiach ciała. Zaraz do tego wrócimy, ale sprawdźmy jeszcze coś innego. Czy jest w niej jeszcze strach? Nie. Czy jest w niej stres? Nie. Czy jest w niej panika? Też nie. Czy jest w niej bezsilność? Nie. Porażka? Poczucie porażki? Trochę tak. Gdzie? Tu gdzie są obojczyki. Niech spojrzy na tę sytuację, niech spojrzy na to, czego dokonała już podczas tej sesji. Czy to jest porażka? Nie. To po co jej to uczucie? Zapomniała o tym. A to niech wyrzuci, bo właśnie odnosi sukcesy. No tak, wyrzuca. Okej. Okay. Czy jest jeszcze w niej apatia? Nie. Nie. Dobrze. Czy jest jeszcze jakakolwiek emocja, która wibruje na niskich częstotliwościach? Nie, już nie. Czy chciałaby podnieść swoje częstotliwości? Tak. To niech to zrobi. Jest nieskończenie stwórcza w swojej energii. Tak, i jeszcze mówi, że chyba myliła skromność z nieśmiałością i że to nie ma za wiele wspólnego. Nie ma znaczenia, czy ani skromność, ani nieśmiałość. Jeśli to jest jej cechą charakteru, jeśli chce się tak wyrażać, może być i skromna, i nieśmiała, lub może być i nieskromna, i nie nieśmiała. Zależy wszystko od niej i od sytuacji. Może być taka, jaka chce. Chce być sobą po prostu. Dokładnie. Więc jeśli coś jej nie pasuje, jeśli coś nie jest jej,
To może to teraz wyrzucić. Podniosła częstotliwości i pojawiła się na niej sukienka. Taka długa suknia, bardzo ładna, taka i patrzy na mnie trochę tak sedziornie i mówi, że właśnie się stała kobietą. Okej, dobrze. Stała się kobietą i czy w związku z tym ta kobieta jest gotowa, aby całkowicie odpiąć się od tych reptilii? Już nie jest z nimi przypięta. Co się stało? Jest kobietą i ma moc stwarzania i decydowania. Ona po prostu jakby ta suknia symbolizowała, ruch jej symbolizował ruch jej kreacji i siłę. Tak naprawdę to jest tylko symbol. Nie ma znaczenia, czy jest w sukience, czy jest bez niej, bo to wszystko jest w niej. Ale to jest jej taki wyraz. Dobrze, okej. Chcę tylko się upewnić, kiedy się odpięła od tych reptilii, jak do tego doszło. Czy wszystko anulowała? Wszystko? Wszystko. To jest ten ostatnia rzecz, która ją trzymała, to było to w obojczykach. Jak to wyrzuciła, to tak jakby uruchomiła się to, co było blokowane, czyli taka siła kobiecości i mocy, która od dołu była zablokowana. Zatrzymana jakby w rozwoju. Jak cyrkuluje jej energia teraz? Wszystkie energie są wolne, łącznie z energią seksualną, mentalną, emocjonalną. Tak, wygląda jak tancerka w sukni albo kobieta, która po prostu wie, w jaki sposób się poruszać i wyrażać. To ładny widok bardzo. Dobrze, żeby zrobić sobie jeszcze jedno ćwiczenie na kreację, niech sobie otworzy portal, w którym będzie jej wymarzony świat. Najlepsze dla niej parametry. Zrobiła to. I już całkowicie, ale to całkowicie odpina się od tego, co było. Tak, zostawia też te suknie i wchodzi tam nago. I wszystko znika. Wszystko, co było, znika. Jest całkowicie odpięta. Czy w związku z tym... I nie potrzebuje. Niczego nie potrzebuje, wszystko ma w sobie. Tak. Dobrze. Justynka poprosiła nas o to, aby móc się spotkać ze swoimi rodzicami, z partnerem. Czy chciałaby ich przywołać? Tak. Tak. Czy ktoś przychodzi? Czy ktoś jest chętny na spotkanie z nią? Okazuje się, że to nie jest priorytet teraz. Oczywiście. Może to zrobić, ale przychodzi tylko mężczyzna młody. Nie, stary. Stary mężczyzna. To jest jej tata? Czy jej partner? Tak się ukazuje. Nie partner, to jest tak jakby dziadek. Dlaczego dziadek przyszedł? Rozpoznajcie go. Czy to jest dziadek? Dziadek. Ona go rozpoznaje? Tak, ten dziadek się nie może... Coś go trzyma i on... Ja nie wiem, czy on żyje, czy nie żyje. A to jest starszy pan. Nie żyje. Justynka mówi, że nie żyje. Po pomoc przyszedł. W takim razie niech Justynka pokaże mu, jak może sam sobie pomóc. Ponieważ każdy może pomóc sobie tylko sam. Własną wolą i świadomością. Niech mu przekaże wszystkie informacje. Tak, on najchętniej by się tak podczepił pod nią, złapał ją za ręce, ale... Jest I ona na to pozwala? Nie, dotyka do jego głowy dwoma rękami w taki sposób i przekazuje mu wszystko, co wie, czego się nauczyła. I? Dziadek jest w takim w panice. On sam jest bardzo zdenerwowany Zaraz i bardzo, bardzo zajmiemy. Się boi. Jakby nie mógł zrozumieć tego, co ona mu pokazuje. Spokojnie. I prosi ją bardzo o pomoc. Spokojnie. Czy dziadek był jedną z tych osób, które przychodziły do niej w snach? Mówiła, że śnią jej się zmarłe osoby z jej rodziny.
Ten dziadek nie może się z domu wydostać. On nie może wyjść z domu z jakiegoś powodu. Nie może wyjść stąd. Dlaczego? Co go trzyma w domu? Co go trzyma w domu? Czego nie załatwił? Czegoś mu szkoda bardzo. A czy widzi, w jakim jest stanie przez to, że nie wyszedł z naszego wymiaru? Nie może ani wrócić do cielesnej postaci, ani iść swoją własną drogą bezcielesną. Czy jest gotowy zostawić całkowicie ten wymiar i w ramach swojej wolności móc kontaktować się ze swoją rodziną w swobodny sposób z poziomu eterycznego? Tak, bardzo by chciał, ale on nie wie jak i on jest zaraz pogubiony. Zaraz mu pokażemy. Poprosi Justynka, aby otworzyła mu portal na takich częstotliwościach, które będą dla niego najlepsze. A ponieważ to był jej dziadek, więc ona zna go najlepiej, więc wie, co go może uradować. Co jest w tym portalu? Jaka emocja, jaka wibracja? Nie wiem, czy dziadek lubił polowania, ale jesteśmy o świcie w lesie na jakiejś polanie. I są mgły. Jest totalny spokój. I on jest zachwycony. Dobrze. Chcę, żeby Justynka weszła tam do tego portalu i zaprosiła swojego dziadka. Tak, oni tam weszli już. Jak się czuje tam dziadek? Tak jak po wielu, 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 bardzo długim czasie, jakbyś pierwszy raz mogła spojrzeć na niebo, na przyrodę, poczuła wiatr i świeże powietrze. Czy to jest idealny dla niego portal, czy chcieliby otworzyć kolejny, jeszcze lepszy? Mówi, że przecież dopiero tu przyszedł już. Nie tak szybko, żeby nie popędzać. Dobrze, to znaczy, że tam czuje się idealnie, czy tak? Zatem, czy chciałby tam zostać, iść swoją własną drogą i tworzyć, ale też móc się kontaktować ze wszystkim, ze wszystkimi, co kochał, kocha? Tak. I właśnie teraz zaczynają do niego docierać informacje, które dostał od Justynki. I tak jakby załapał i powoduje, że staje się nagle młodszy i samą myślą mówi, że chciałby konia, chciałby pojechać na koniu teraz. To niech sobie pojawia się koń, konia. Już to zrobił i wsiada na niego. Super. I jest jak młodym takim chłopakiem i robi różne akrobacje na tym koniu. Dobrze. Czy chciałby tam zostać i stwarzać w nieskończoność swoje światy? Idealne dla niego? Tak, jest szczęśliwy. Zatem, aby to zrobić, musi pozbierać całą swoją energię ze świata tutaj ziemskiego, z różnych przedmiotów nieorganicznych, bądź ludzi, bądź rzeczy organicznych. Wszystko musi pozbierać, aby być wolnym. Skąd wychodzi? No właśnie z tego pokoju i korytarza, w którym się pojawiał w domu. Czy teraz jest w stanie nam powiedzieć, kiedy już pozbierał swoją energię, po co został w tym domu? Mówi, że po prostu nie mógł stamtąd wyjść. Ale już wyszedł. Czy jest coś, co chciałby powiedzieć Justynce? Teraz, kiedy rozmawiają ze sobą jak partner z partnerem, jak dwoje wolnych istot? Jest bardzo wdzięczny i bardzo radosny. To jest taka radość młodego, niesfornego chłopaka, który właśnie odkrył, że może wszystko. Może wszystko, oczywiście, że może wszystko. Jest bardzo wdzięczny i czuć od niego takie zrozumienie, czym jest wolność i że można wszystko. Czy w takim razie możemy go już tam zostawić? Tak. W takim razie wyjdźcie z tego portalu i niech Justynka pożegna się z dziadkiem. Zawsze mogą się ze sobą skontaktować, są wolni. Jak widzisz teraz Justynkę?
szczęśliwa. Dobrze. Jej część fizyczna poprosiła nas, aby przekazać informacje z tej sesji jej rodzicom i partnerowi. Czy chce to zrobić? Tak, teraz tak. Mhm. Jak chce to zrobić? Chce się z nimi spotkać, czy po prostu przesłać im te informacje? Zaprasza ich. Mhm. Rozpoznajcie ich. Kto przyszedł? Są trzy osoby, dwóch mężczyzn i kobieta. Ci mężczyźni stoją bliżej siebie, kobieta bardziej po lewej stronie i Justynka właśnie tym takim ruchem dłoni stworzy taki wir informacji, z którego mogą sobie wziąć tyle, ile chcą. Ile chcą. I co potrzebują, ale rozpoznajecie, to są jej rodzice i jej partner. Dobrze. Tak. Czy ktoś z nich, z którym z nich chciałby porozmawiać, czy ktoś z nich chciałby jej coś powiedzieć? Nie. Nie. Przyjęli informację? Tak, tak jakby taką najważniejszą sprawą, która była do zrobienia, do załatwienia, był dziadek. Wszyscy są spokojni już teraz w rodzinie? O tak. Czy w takim razie każda z nich może sobie otworzyć swój własny portal, pamiętając o tym, że ich świadomość, ich wola są ich prawem? Tak, ich dużo czasem. Się nauczyli. Wszyscy. Otwierają sobie swoje portale. Tak, to jakaś duża zmiana w tej rodzinie. To dobrze. Tak, otwierają, wychodzą. Zamknęli za sobą portale. Tak. To teraz wracamy do Justynki. Czy chciałaby nam opowiedzieć, jak będzie wyglądała jej najbliższa przyszłość na tych nowych warunkach? Radośniej, z takim poczuciem wolności, lekkości, łatwości też. Dużo łatwiej wszystko będzie robić. Będzie wychodzić, czyli inicjować różne wydarzenia. Nie będzie się czuła jak uczniak. Będzie bardziej krytycznie patrzeć na tak zwane autorytety i osoby, które będą próbowały narzucać jej swoją wolę i zdanie. Zawsze będzie miała swoje zdanie. Super. Nie zawsze musi dyskutować na ten temat, ale ona w środku będzie wiedziała, co czuje, co wie, czuje, co kim wie jest. I co chce. Tak. I co chce zrobić. Okej, okay, dobra. Super. Czy jest coś, co chciałaby przekazać sobie, tej części fizycznej, która słucha przez Skype? Jest bardzo dumna z siebie. Powinna. I takie ma poczucie, że siły po prostu, siły i takiej możliwości stwarzania, poruszania się wszędzie i tego, że może robić bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele rzeczy i ma mnóstwo czasu na to. Czy chciałaby przypomnieć swojej części fizycznej, co sobie zwróciła, o czym zapomniała? Wolność. Wolność sobie zwróciła. Okay. I niezależność. I niezależność. Najcenniejsze. Cudownie. Czy jest coś jeszcze, w czym możemy jej asystować? Czy to już wszystko? Bawi się. Pokazuje nam, co sobie przypomina i co nowego wymyśla. Wszystko jest w niej. To tylko kwestia czasami przypomnienia sobie o tym, kim jesteśmy. O naszej mocy, o naszej woli. Ale wszystko jest w środku. Tak. Czy w takim razie możemy już zamknąć tę sesję? Możemy. To poproszę, aby otworzyła sobie swój własny, wspaniały portal. Zrobiła to? Tak, zrobiła. I wychodzi, tańczy cały czas. Tańczy, gimnastykuje się, robi różne akrobacje właśnie. No, a teraz chciałaby nam coś powiedzieć o tej kobiecej swojej stronie. Jest bardzo kobieca, jest po prostu, nie ma wątpliwości, że to jest kobieta, nie dziewczynka. Ja jeszcze chciałam jej powiedzieć, jej części eterycznej, że jej część fizyczna jest niezwykle piękna.
Ma bardzo piękną urodę. Teraz to widać, może być nawet w leginsach i czy w dresie i ze związanymi na gładko włosami, a po prostu ta kobiecość aż bije z niej. Ważne, żeby ona się tą kobiecością cieszyła i radowała, bo tak inkarnowała w tym życiu jako kobieta. Tak. Niech z tego korzysta, dowoli. Tak. To jest duża moc kobiecości, bardzo. Już wie o tym. Tak, i bawi się tym. Dobrze. To co, zamykamy drzwi do jej świata? Jest tak. Gotowa już na samodzielność. Tak. Na wolność. Przypomniała sobie o tym wszystkim. Dobrze. Zamknęła drzwi? Tak. Anetko, to teraz czas na ciebie. Otwórz sobie swój portal i opuszczając przestrzeń tej kokreacji, tej sesji, pamiętaj, aby całkowicie usunąć z siebie delikatnie wszystkie energie, które nabyłaś, których dotknęłaś, których poczułaś podczas tej sesji. Bo zamykamy tę pracę. Jak książka. I wejdź do swojego portalu, gdzie zregenerujesz swoją energię. Gdzie spełnisz swoje marzenie. Gotowa do powrotu? Chętnie, czy jeszcze byś popodróżowała? Gotowa. Gotowa, pewnie. Życie jest cudowne. To na jeden. Podnosisz swoje częstotliwości do swoich absolutnie ulubionych i najcudowniejszych parametrów. I czujesz się ze sobą wspaniale. Ze swoją energią, ze swoją kreatywnością, ze swoją mocą, ze swoim pięknem. I czujesz, jak ta energia krąży w tobie. I na dwa zaczynasz już odczuwać ją w ciele fizycznym, które staje się coraz lżejsze i lżejsze i coraz chętniejsze do powrotu do rzeczywistości. Jest coraz bardziej witalne i rzeźkie i piękne i energiczne. I zaczyna się budzić i budzić, aby na trzy wrócić tutaj, gotowe do działania. Możesz otworzyć oczy. Jak się czujesz, Anetko? Super. Fizycznie? Też. Samopoczucie? Dobrze. Cudownie. Bardzo dobrze. Justynka, wrócisz do nas? No jestem. Chciałabyś nam coś powiedzieć? Co czułaś, jak przeżyłaś? Tak. Słucham cię. Słuchamy. No na początku, jak Aneta zaczęła mówić o tym lustrze, o tym, że ja tak biegam, to i o tej pani profesor, to tak jakby ktoś we mnie żar wlał tutaj, aż mi tak gorąco się zrobiło, nie? No później, jak już zaczęło wychodzić na jaw to wszystko, to znowu zaczęłam płakać, nie? To dobrze, to dobrze. Wypuszczałaś to wszystko, cudownie. Tak. Tak, tak. A później już taka, jakby coś za mnie uchodziło po prostu. Tak czułam, jakby ktoś coś dawał do góry. Brawo. Naprawdę, tak lżej się czuję. Dużo, dużo, dużo lżej. Super. Naprawdę. Super. A to jest twoja praca. A z tą osobą... A jeszcze chciałam powiedzieć, że z tą osobą na początku, z tą, która mnie tuliła jako małe dziecko, to jest prawda. Tak, tak było. I ja wiem, kto, ja znam dobrze tą osobę, wiem, kto to jest. Pozałatwiałaś w takim razie wszystkie sprawy swoje. Chyba tak. Mam nadzieję, że tak. Tak, to w zasadzie. My to wiemy, słuchaj. My nigdy w ciebie nie wątpiłyśmy. Justynko, czy chciałabyś opublikować tę sesję? Chciałabym, ale wiadomo, bez twarzy. Z zakrytą twarzą. Tak, no, piękną, ale zakryjemy, oczywiście. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za pracę. Justynko, byłaś cudowna. Naprawdę wierz mi, że zawdzięczasz to wszystko sobie. Byłaś na tę pracę gotowa. Odnalazłaś te punkty, które ci doskwierały, wyeliminowałaś je i teraz już ciesz się
tym, czego dokonałaś. Naprawdę możesz wszystko. Teraz będę realizować plany. Teraz już jest czas na realizowanie. Anetko, tobie jak zawsze dziękuję za piękną pracę. Pozdrawiam was serdecznie. Też.